10 przykładów kanibalizmu. Oblężenie Maratu. Oblężenie miasta przez krzyżowców w 1098 roku podczas pierwszej wyprawy krzyżowej. Miasto współcześnie znane jako Marat zostało zaatakowane przez wojska pod wodzą Rajmunta z Tuluzy. Oblężenie jest znane przede wszystkim z aktów kanibalizmu, jakich mieli dopuścić się chrześcijanie. Wieści o tych wydarzeniach rozeszły się wśród muzułmanów, wpływając na ich wyobrażenie Łacinników. Mieszkańcy cierpieli na brak zapasów, przede wszystkim żywności. Kiedy przywódcy krucjaty przebywali w Rugi, debatując nad kwestią dowodzenia w dalszej wyprawie, pozostawieni w maracie żołnierze głodowali. Ciężka sytuacja zmusiła ich do jedzenia ciał zabitych muzułmanów. Lesoto Państwo w południowej Afryce, będące enklawą w Republice Południowej Afryki. Około roku 1820 zapanował tam głód, a miejscowe plemiona zaczęły polować na sąsiadów, których ciała następnie zjadano. Od tej pory kanibalizm zaczęto uprawiać tam regularnie. Schwytanym ofiarom łamano nogi, by nie mogły uciec. W ten sposób powstało coś w rodzaju żywej spiżarni. Za największy przysmak uchodziły dzieci i kobiety. Wielki głód na Ukrainie. Wywołana sztucznie przez komunistyczne władze Związku Radzieckiego klęska głodu w latach 1932-33 w Związku Radzieckim, która szczególne nasilenie przybrała na terytorium ówczesnej ukraińskiej SRR. Głód działał na psychikę ludzką w różnoraki sposób. Jedni umierali w swoich domach w samotności, inni próbowali się ratować, udając się do miast. Jeszcze inni posuwali się do aktów kanibalizmu. W trakcie głodzenia w organizmie człowieka przeważa katabolizm nad anabolizmem białka. Codziennie spada masa ciała, pojawiają się ostre bóle żołądka, które po jakimś czasie znikają. Człowiek wpada w letarg, jest otępiały, dochodzi do ostrych zaburzeń umysłowych, mogą pojawić się omamy. Jednym z takich przykładów jest sprawa Ksenii Bołotnikowej, mieszkanki wsi Sofijówka która z powodu głodu zaczęła puchnąć. Z powodu braku żywności, braku pomocy z jakiejkolwiek strony, mając na utrzymaniu jeszcze syna, zabiła swoją córkę, podżynając jej gardło. Po zabójstwie położyła jej ciało na ławce, przykryła i poszła spać. Następnego dnia odcięła dziewczynce głowę i włożyła do kotła. Getto Warszawskie. Getto dla ludności żydowskiej utworzone przez władze niemieckie Warszawy 2 października 1940 roku, a zamknięte i odizolowane od reszty miasta 16 listopada 1940 roku. Było największym gettem w generalnym gubernatorstwie i całej okupowanej Europie. W kwietniu 1941 roku w obrębie murów dzielnicy żydowskiej znajdowało się około 450 tysięcy osób. Od jesieni 1940 do lipca 1942 roku w Getcie zmarło około 92 tysiące Żydów. Głównymi przyczynami był głód, zimno i choroby. Odnotowano tam także przypadki kanibalizmu. Katastrofa lotu 571. Katastrofa lotnicza, do której doszło 13 października 1972 roku. Samolot należący do Urugwajskich Sił Powietrznych i przenoszący na swym pokładzie drużynę rugbyistów, wraz z członkami ich rodzin rozbił się w Wandach. Spośród pasażerów ci, którzy nie zginęli bezpośrednio wskutek zderzenia z górą, zmuszeni byli przeżyć 72 dni w bardzo trudnych warunkach na wysokości ponad 3600 metrów nad poziomem morza w niskiej temperaturze i bez żywności. Niewielkie zapasy żywności, jakie posiadali, to m.in. kilka tabliczek czekolady i kilka butelek wina. Mimo, że rozdzielono je w bardzo małych racjach, wystarczyły na krótko. Aby uzyskać wodę, roztapiano śnieg, ustawiając do słońca metalowy element siedzeń, z których woda spływała do pustych butelek. W miejscu katastrofy nie było żadnych roślin ani zwierząt. W tej sytuacji grupa pasażerów podjęła zbiorową decyzję, że aby przeżyć, muszą jeść ciała zmarłych towarzyszy. Korea Północna. Państwo w Azji Wschodniej powstały w północnej części Półwyspu Koreańskiego po II wojnie światowej na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Doniesienia o przypadkach kanibalizmu wywołanego głodem napływają także z tego kraju, jednakże są to informacje niepotwierdzone. François Ravalliac, francuski służący i nauczyciel zabójca Henryka IV Bourbona, króla Francji i Nawary. Proces Rawajaka trwał niespełna dwa tygodnie. Mimo zastosowania wyszukanych tortur, Rawajak nie wymienił żadnego współpracownika czy mordercy. 27 maja 1610 roku rozpoczęła się publiczna egzekucja. Miała być ona wykonana przez rozerwanie końmi, poprzedzono ją jednak cierpieniami skazańca na oczach zgromadzonego ludu. Wpierw prawą rękę zamachowca, w której dzierżył sztylet umoczony w królewskiej krwi, spalono aż do jej zwęglenia, następnie ciało szarpano rozpalonymi szczypcami, zdarto wreszcie z jego ramion, nuki klatki piersiowej skórę, zalewając rany wrzącym olejem, woskiem, żywicą i siarką. Pępek zalano roztopionym ołowiem. Prawdopodobnie przynajmniej przez większość tego czasu Rawajak pozostawał przytomny, krzycząc i modląc się. Męki te były prawdopodobnie także ostatnią próbą wyduszenia ze skazańca jakichś nazwisk. Bezskutecznie. Po tym wszystkim rozerwano jego ciało końmi. Męczarnie królobójcy trwały około 30 minut. Według relacji Jakuba Sobieskiego obecnego w Paryżu podczas egzekucji Rawajaka, wielu widzów zbierało fragmenty ciała torturowanego zamachowca. W celu konsumpcji. Makabryczną potrawą próbowano również poczęstować polskiego magnata. Armin Mewes niemiecki informatyk, który w marcu 2001 roku zamordował i częściowo zjadł poznanego przez internet mężczyznę. Mewes od 1999 roku poszukiwał w internecie ludzi zainteresowanych praktykami kanibalistycznymi. Zamieszczał też ogłoszenia, w których poszukiwał młodych mężczyzn w celu zabicia i zjedzenia. W lutym 2001 roku na jedno z takich ogłoszeń odpowiedział Bert Armando Brands, 43-letni inżynier z Berlina. Wieczorem 9 marca doszło do spotkania w mieszkaniu Meivesa. Wszystko zostało nagrane. Meives obciął Penisa Brandsa i obaj go zjedli, zanim Brands został zabity. Ten domagał się, aby Mays odgryzł mu penisa, ale gdy to się nie udało, podobnie jak próbował użycia zwykłego noża, użyto ostrego noża do mięsa. Branc usiłował zjeść swoją część penisa na surowo, ale nie mógł, gdyż okazał się zbyt twardy. Wtedy Maves usmażył go na patelni z solą, pieprzem i czosnkiem. Według dziennikarzy, którzy widzieli nagranie, Brands mógł być również zbyt osłabiony, aby zjeść swoją część ciała. Maves najprawdopodobniej podał mu duże ilości alkoholu i środków przeciwbólowych, a następnie nieprzytomnego już i wykrwawionego zabił przez poderżnięcie gardła w pokoju specjalnie urządzonym do tego celu. Ciało zjadał kawałek po kawałku przez następne miesiące trzymając fragmenty w zamrażalniku. Maves aresztowano w grudniu 2002 roku, kiedy umieścił w internecie następne ogłoszenie w sprawie poszukiwanych ofiar. Śledczy przeszukali jego dom i znaleźli fragmenty ludzkiego ciała i nagranie morderstwa. Zawartość taśmy wideo była na tyle szokująca, że wiele osób, które ją zobaczyły, szukało potem pomocy psychologów. 9 maja 2006 roku Sąd Apelacyjny we Frankfurcie skazał Mainsa na dożywocie za morderstwo. Obrona sugerowała karę pięciu lat pozbawienia wolności, wskazując, że zabójstwo było dokonane w porozumieniu z ofiarą. Glamiast Castle Zamek w Glamias w hrabstwie Angus, uważany za najbardziej nawiedzony zamek Szkocji. Mieszkająca w pobliżu rodzina Oglyph poprosiła ówcześnie panującego lorda Glamiasa o schronienie przed wrogim rodem licejów. Panujący możnowładca rozkazał ulokować swych nowo przybyłych gości w podziemnej komnacie. Rodzina Ogliw została zamknięta na miesiąc, pozostawiona na łaskę losu i bez pożywienia. Po otwarciu drzwi w pomieszczeniu odnaleziono tylko jedną osobę, która jakimś cudem przeżyła. Jak się później okazało, przetrwała dzięki temu, że pożywiała się pozostałymi członkami rodziny. Jej stan psychiczny także pozostawiał wiele do życzenia. Nie ustalono, dlaczego Lord Glamias w taki sposób postąpił z Rodem Ogliw. Karl Danke urodził się w Kalinowicach Górnych. Jego rodzice mieli gospodarstwo rolne. W szkole był jednym z gorszych uczniów. Już jako małe dziecko był uznawany za opóźnionego w rozwoju. Gdy był dorosły toczyło się postępowanie mające na celu ubezwłasnowolnienie go. Zwabiał do swojego domu włóczęgów, żebraków i prostytutki, aby później ich zabić i przerobić na peklowane mięso, którym handlował na targu we Wrocławiu. Często wypatrywał swoje ofiary na dworcu kolejowym. Niejednokrotnie były to osoby przyjezdne. Policjanci, którzy przeszukali jego dom, byli w szoku. Po domu walały się kości, na parapecie znaleziono kilkadziesiąt dowodów tożsamości, a w szafkach stosy zakrwawionych ubrań. W mieszkaniu znaleziono m.in. sznurówki z włosów oraz rzemienie, które wytwarzał z ludzkiej skóry. Szacuje się, że zamordował ponad 40 osób, jednak dokładna liczba jego ofiar nie jest znana. Nieznana jest także jego motywacja. Karol Denke... Popełnił samobójstwo. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną dyszkę i zaglądajcie na kanały Ato Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!